Pojechałam gdzieś na spotkanie do Mordoru i czuję, że od samej obecności tutaj rośnie mi krawat. Trochę się boję. Muszę powiedzieć, że jedzenie było doskonałe i kiedy odnosiłam talerz, a w zasadzie chciałam go odnieść, to zapytałam, gdzie to się robi, a pan mówi, proszę zostawić na stole i propsuję za lekcję angielskiego. To jest dziura, patrzymy w dziurę, tak? Nie na siebie. Trochę tutaj wieje, więc nie będzie nic słychać, co mówimy. Bardzo naturalnie, zupełnie niepozowane. O, świetnie. Jestem po pierwszym dniu konferencji, w której wziąłem udział jako panelista razem z Włodkiem Markowiczem. Nie tylko pod tą postacią, ale faktycznie siedział obok i mówił rzeczy. Jest godzina druga w nocy, a na zewnątrz ciągle słychać imprezy. I mam taką refleksję, że często, kiedy ogląda się zdjęcia z takich paneli, ci paneliści, którzy akurat nie mówią w danej chwili, wyglądają na znudzonych. I wydaje się, że ta jedna osoba, która mówi, to ona mówi tak jakby do siebie. A ja przetestowałam już taką sztuczkę, że zawsze kiedy mówi ktoś inny niż ja, to wystarczy na tą osobę patrzeć. Jak się na nią patrzy i ktoś zrobi zdjęcie w tym momencie, to faktycznie wygląda to tak, że to jest panel i że to jest dyskusja i że jedni mówią, a inni słuchają. Więc taka podpowiedź dla was, gdybyście kiedyś brali udział w jakimś panelu. Wystarczy patrzeć na tego, kto akurat mówi. Polecam. Chciałam oddać bagaż do przechowalni, ale niestety przechowalnia w niedzielę jest nieczynna, więc zabieram go ze sobą. Jestem w Zabrzu na kopalni Guido, którą właśnie zwiedzaliśmy i polecam ją wszystkim, którzy jeszcze nigdy nie byli pod ziemią. Bardzo fajna atrakcja. No i przepraszam za mój wygląd, ale przez 3 godziny nosiłam kask, więc sami rozumiecie, że to fryzurom nie służy. Wypełnia się tym tlenem. I tak mniej więcej przebiega zjawisko tąpnięcia. Ty, a ja dzisiaj walcował tu na gruba, tak sobie zaglądam na parkingu, jakie są rejestracje samochodów, jakie turyści pięknie przyjechali, żeby wiedzieć się, jak się narychtować, nie? I tak patrzę, SZ, no to dobrze, SK Katowice, tam SK Chorzów, ale widziałem w winklu małego czerwonego malucha i tam było napisane SO. Co to jest za rejestracja SO? Nie, Śląsk obok. Ale Sosnowca nie ma żadnego, nie? Tu kiedyś mieszkałam, a tu jest moja stara szkoła. Dobrze ją wspominam, miałam dużo piątek i szóstek. Wszystko poprawnie, wzorowa uczennica, wiadomo, prawda? Czyli nikt mnie nie lubił. Jestem na Kępie Potockiej i śmieją się tutaj ze mnie ludzie, że robię vloga. A tu jest przecież tak fajnie. Przecież ja sobie mogę robić vloga, jak mam ochotę, nie? Jest tu w parku nawet taka siłownia zewnętrzna, więc można sobie poćwiczyć. I ja też bym mogła sobie pójść poćwiczyć, ale nie pójdę, bo mi się nie chce. Rozumiem, że znowu tutaj śmieszki moim kosztem, tak? Absolutnie. Nie ważyłbym się. Nie wiem, czemu patrzę na te wszystkie smaki, skoro i tak zawsze biorę mięta. Widzicie, jakie fajowe krzesełka tu są? Takie wyglądają jak tulipany, podobno z Holandii. Tam dalej są zielone, bo jeszcze są nie do końca dojrzałe. I ja sobie na takim foteliku krzesełku siedzę i ono się kręci i jest fajowo. Thank you.
dorośli ludzie na zabawkach dla dzieci. Ja nie wiem, co o tym myśleć, ale chyba trzeba dzwonić do jakiegoś lekarza. Zaraz idę odebrać moje nowe okulary i będzie taka zmiana imidżu, że po prostu mnie nie poznacie. Jak Clark Kent i Superman, co najmniej. Myślę, że lepszego opakowania nie mogli wymyślić. No zobaczmy. Jeszcze oko bym sobie wybiła. Tadam! No i teraz to ja was doskonale widzę, jak to mówią. Have you been working out? Czego się dziś mogliśmy nauczyć? Na przykład tego, że diabelski młyn, czyli to wielkie kręcące się koło, to Ferris Wheel. Ferris to nazwisko, więc ten człon zawsze piszemy wielką literą. I jest to nazwisko tego gościa, który wymyślił tę wspaniałą rozrywkę. Kopalnia to mine. I ważne, żeby właśnie tak to czytać. Mine, a nie main. Bo mam znajomego, który w Krakowie zapytał Siri, jak dotrzeć na rynek główny. Koty mi tu wariują. Czyli Main Square. A powiedział mine. No i Siri go skierowała do Wiliczki. Składany, tak jak te składane krzesełka w parku, to folding albo collapsible, ale chyba częściej się spotykam ze słowem folding. I właśnie stąd jest folder, czyli teczka taka, która się składa. Okulary to glasses po brytyjsku, a Amerykanin powie glasses. Ciekawe jest to, że samo słowo glass albo glass to szkło, ale a glass albo a glass to szklanka. Więc w liczbie mnogiej glasses albo glasses to mogą być albo szklanki, albo okulary. Nie przychodzi mi do głowy jakiś mądry morał ani coaching na dziś. Coaching to coś, co jest teraz bardzo modne, co nie znaczy, że mądre. Więc jeżeli się nie ma nic mądrego do powiedzenia, to lepiej milczeć. Więc może ja już zamilknę. Poprzedni vlog jest tu, a następny będzie tu. I jeżeli ten link już działa, to znaczy, że mówię do was. Z przyszłości. O, trochę mi się zakręciło w głowie.